Cześć, witam Was serdecznie w końcówce roku 2023. Ja nazywam się Paweł Nowak, a Wy oglądacie i słuchacie mój kanał na YouTubie Nowak Audio. Chciałbym Was serdecznie zaprosić do subskrypcji i polajkowania tego filmu, jeżeli interesuje Was tematyka związana z audio, ale w gruncie rzeczy skupiam się bardziej na tym wszystkim, co jest wokół gramofonu oraz zespołach głośnikowych. W dzisiejszym filmie będę starał się opowiedzieć, a właściwie przedstawić Wam kilka wybranych wkładek typu MC. Powiedziałbym, iż są to wkładki typu vintage, czyli takie, które już nie są współcześnie produkowane, ale wybrałem do dzisiejszego filmu te modele, które łatwo są dostępne na przykład z drugiej ręki czy z portalu aukcyjnego eBay. Być może znajdą się również na Allegro czy OLX. Oczywiście w tym przedziale vintage'owych wkładek, powiedzmy do 3000 zł, jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki asortyment. Oczywiście są modele Fidelity Research, są audiotechniki, bardzo bogata gama wkładek Ortofona czy Denona. Tych wkładek naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Ja wybrałem z kolei takie, które moim zdaniem są najbardziej ciekawe, najbardziej interesujące, a przy okazji, przy swej obecnej cenie używanych wkładek, prezentują jakość moim zdaniem przewyższającą obecnie produkowane nowe modele wkładek MC. Oczywiście, podkreślę, w tej samej kategorii cenowej. Wybrałem wkładki Denon DL301, Yamaha MC3, Grace F10, Ortofon Roman oraz Technics EPC300MC. Jasne, mógłbym jeszcze wybrać inne wkładki Yamahy, czy wkładki JVC, czy wkładki Pioniera MC, ale tak jak powiedziałem, to te wkładki moim zdaniem wyróżniają się na tle innych, oferują zdecydowanie wyższą jakość od tego, co w tej chwili możecie nabyć jako nowe w tej samej cenie. Wiem, że się powtórzyłem, ale jedziemy i zaczniemy chyba od najtańszej wkładki dostępnej na rynku. Będzie to Technics EPC300MC. Nie jest tak, że sam odkryłem tą wkładkę. Tu muszę złożyć podziękowania mojemu koledze Ondrej Simek. Bardzo Ci dziękuję. Znajdziecie go na YouTubie jako DJ Simek. Ja użytkowałem tą wkładkę z gramofonami JVC QLY55F, Pioneer PL70MK2 i polecałem ją wielu innym użytkownikom i montowałem ją na przykład w Mikroseice, w innych Pionierach, w Kenwoodzie, w Laxmanie PD131. No kilka już tych Technicsów montowałem i trzeba zwrócić uwagę przy zakupie. Po prostu nie kupujcie uszkodzonej wkładki i próbujcie w ten sposób, nie wiem, zaoszczędzić parę złotych, oddać do retipu. Nie zawsze i nie łatwo otwiera się tą wkładkę i demontaż igły, wymiana igły. Może nie jest najtrudniejsza, ale tak jak powiedziałem, no nie zawsze uda się ją rozebrać tak, aby jej nie uszkodzić i nadawała się do ponownego użycia. Japończycy produkowali bardzo, ale to bardzo dobre wkładki i tak jak wiecie, nadal produkują wysokiej jakości wkładki typu MC. Technics EPC300MC w 79 roku kosztował 15 tysięcy jenów. Jest to wkładka stereofoniczna typu MC z bezrdzeniowym systemem cewek powietrznych. Brak tych rdzeni powinno, a właściwie zmniejszyło straty magnetyczne i poprawiło też, bo właściwie zminimalizowało zniekształcenia i przy okazji zapewniło wyjątkowo małą masę efektywną. Ponadto doskonała separacja kanałów osiągana jest poprzez niezależne oscylowanie dwóch bardzo małych cewek w kształcie pierścienia, które każdy z nich odpowiada każdemu kanałowi. Wspornik jest tytanowy. Zastosowano jednopunktowy układ zawieszenia. Pasmo przenoszenia jest od 10 Hz do 50 kHz. Napięcie wyjściowe 0,1 mV. Tu trzeba zwrócić, czy Wasz przedwzmacniacz poradzi sobie ze wzmocnieniem tak niskiego sygnału. Separacja kanałów przy 1 kHz 25 dB jest to bardzo dobry wynik.
Zakres siły nacisku igły to jest 2 gramy plus minus 0,3 grama. No i co więcej, ciężar własny 6,9 grama. Jeżeli chodzi o brzmienie, wkładka Technicsa jest znakomicie dynamiczna. To jest to jej główna cecha. Fantastyczna separacja kanałów. Bardzo dobra mikrodynamika i ta dynamika w takiej większej skali. Wkładka jest bardzo szybka. Świetnie nada się do jazzu, do symfoniki. Powiedziałbym, że trochę mniej do rocka, ponieważ w dolnym zakresie pasma brakuje jej takiego miodu, trochę więcej wypełnienia. Ale oczywiście to zależy od ramienia, na jakim powiesicie tą wkładkę. Ja znalazłem tą wkładkę dzisiaj na eBayu w okolicach 1000 zł i myślę, że to jest taka prawidłowa cena za tą wkładkę. Z nowych, jakbym miał ją porównać do czegokolwiek, to może byłaby to Hana SL. No, myślę, że ciut lepiej niż Hana serii E, czyli naprawdę bardzo dobra wkładka i warta poszukania i warta próby. 1000 zł z groszem naprawdę to nie jest dużą kwotą jak za ten dźwięk, za tą jakość dźwięku. Na pewno spodoba się osobom, które słuchają dużo wokalu, bo ta średnica to też jest taki plus tej wkładki, gładka, czysta. Ale mi najbardziej w niej urzekła, jeszcze raz podkreślę, dynamika i to rozróżnicowanie. Świetna też i kapitalna, bym powiedział, rozdzielczość i separacja. Naprawdę jest to wkładka godna polecenia. No i na uwagę trzeba zwrócić już, tak jak powiedziałem, 0,1 mV napięcie wyjściowe, więc no, nie każdy preamp sobie z tym poradzi. Jedziemy do kolejnej wkładki. O ile wkładka marki Technics była szczegółowa, miała niesamowitą szczegółowość, doskonałą scenę dźwiękową, co na pewno jest jej urokiem. Fajne rozszerzenie pasma, na basie też, choć tamtej trochę masy brakowało. No ta scena dźwiękowa naprawdę fantastycznie poukładana i taka precyzyjnie. Neutralną i dokładną średnicę to wkładka Denona. Wydaje się, że jest bardzo podobna do tego Technicsa Denon DL301 MK2. Jeżeli chodzi o Denona DL301 MK2, jest to oczywiście ulepszona wersja modelu DL301, ale nadal można ją kupić tak zwanego nosa od dość popularnego sprzedawcy na eBayu, czyli od Yukiego z Hongkongu, i u niego ta wkładka na stan dzisiejszy kosztuje 1298 zł 88 groszy plus 78,72 zł za wysyłkę, czyli możemy powiedzieć, że 1400 zł i mamy nową wkładkę Denona DL301 MK2. Już chciałem powiedzieć 103. Nie, to już jest inny temat. Bardzo sztywna konstrukcja nadwozia. Popracowano przede wszystkim nad tym, aby wyeliminować niepotrzebny rezonans. Dzięki właściwie konstrukcji ramy i użyciu żywicy o wysokiej wytrzymałości. Obudowa jest wykonana ze stopu lekkiego. Chyba jest to aluminium. No i zastosowano denonowski patent na taki system tłumienia dwukierunkowy z jednej jakby i drugiej strony. No dobra. Napięcie wyjściowe tu mamy już 0,4 mV, więc każdy przedsmacniacz sobie poradzi. Pasmo od 20 do 60 kHz, od 20 Hz do 60 kHz. Separacja kanału 28 dB. Szlif igły eliptyczny, podatność 13. I uwaga, zalecana siła nacisku 1,4 g. Plus minus 0,2, czyli jest to wkładka dość niskim, bardzo niskim, powiedział, nacisku, siły nacisku. Waga samej wkładki to 6 gram. To, co z pewnością fajne jest przy użytkowaniu tej wkładki, to bardzo niski poziom szumów. Niewiele tego naprawdę przedostaje się do przedwzmacniacza i później jest wzmacniane.
Również, podobnie jak Technics, ma fantastyczną szczegółowość i mikrodynamikę. Taka troszkę bardziej płynniejsza jest od Technicsa i powiedziałbym, że ma trochę więcej takiej klarowności w swoim dźwięku. Bardzo dobrze zachowuje się w przypadku, no właściwie jak każda wkładka, ale nowe otwarte płyty i gdy kładziemy na nie Denonadel 301, to no czuć, że mamy nową płytę i słychać to. Bardzo neutralny środek pasma. No cóż jeszcze powiedzieć więcej, jeżeli chodzi o to brzmienie. Bas, szybki, konturowy, zaokrąglony. Ja wolę bardziej 103, ale 301 też ma swoje zalety. Nie jest to z pewnością jakaś, nie wiem, nudna wkładka. Oczywiście mogłem do tego zestawienia wybrać 304 czy 305, ale jakoś, nie wiem, bardziej ta 301 po jakimś czasie zaczęła do mnie przemawiać. Więc bas jest szybki, schodzi nisko, jest kontrolowany. Też jak w przypadku Technicsa nie jest to buła, też nie ma takiego dużego wypełnienia. Bardzo gładki środek z dobrą dynamiką, z dobrą rozdzielczością. Wysokie tony wydają mi się bardziej dokładniejsze i bardziej szczegółowe niż ma to miejsce w Technicsie, niż z nowych wkładek, jakbym miał do czego się przyrównać, no to znów by to była bardziej może Hana, może któraś Audio-Technica 09. Ale wkładka, która obecnie kosztuje tam powiedzmy te 1300-1400 zł, wśród nowych to trzeba byłoby wydać około 2500-3000 zł, żeby usłyszeć tej jakości dźwięk. Także tą wkładkę też wam polecam. Powiedziałbym, że ci, którzy słuchali na przykład MM-ki typu, nie wiem, Shure V15 typ trzeci i chcieliby przejść na jakiegoś Denonka czy na jakąś wkładkę MC, to powinni się skierować być może właśnie na tą wkładkę. Ponieważ, nie wiem, jeżeli ktoś słucha rocka i lubi brzmienie tego takiego, powiedziałbym, gitary elektrycznej typu, ja to nazywam zdjęte z pieca, to ten model wkładki, ten Denon kapitalnie się wpisuje w jakby taki kolejny step, kolejny krok do tego, aby przejść z MM-ki właśnie typu Shure do wkładek typu MC. Ok, jedziemy z kolejną wkładką, tym razem będzie to Yamaha, model MC3. Yamaha MC3 ma bardzo lekki układ wibracji 0,145 g. Jest to głównie spowodowane tym, iż wspornik w tym wypadku jest berylowy. Także to jest bardzo ciekawa sprawa. Kobaltowy układ magnetyczny i krzyżowy rdzeń. Co ciekawe, nie zrobiony z metalu, tylko z jakichś tam sztucznych elementów. No i co? Bardzo, bardzo dobra wkładka. Jak ktoś szuka, nie wiem, powiedzmy do 2000 wkładki, może się tą wkładką jak najbardziej zainteresować. Tu również mamy jednopunktowy układ zawieszenia, mamy igłę eliptyczną, podatność 17, napięcie wyjściowe 0,2 mV, separacja kanałów 28 dB więcej, pasmo przenoszenia od 10 Hz do 20 kHz, nacisk igły 1,2 grama, czyli również bardzo nisko, plus minus 0,2 grama. Waga samej wkładki to 5,9 grama. Wkładka w 1981 roku kosztowała w Japonii 37 tysięcy jenów. Trzeba powiedzieć, że z tych wkładek dotychczas reprezentowanych, ta ma zdecydowanie najlepszy bas. Ale to, za co bym ją wyróżnił najbardziej, to takie otwarte granie, takie granie typu live. Naprawdę jest też szczegółowość, ale może nie tak hiperanalityczna jak w Technicsie czy w Denonie. Za to jest więcej muzykalności, ale to wszystko jest takie żywe, bardziej otwarte, takie jaśniejsze. A bas, no tutaj jest wypełnienie, jest masa, jest takie dociążenie niższego środka. Wkładka też jest bardzo dynamiczna, fantastycznie sprawdzi się z lżejszymi ramionami i
Powiedziałbym, że z tych wszystkich jest najbardziej uniwersalna. I tu jak na przykład ktoś chciałby kupić, nie wiem, nową wkładkę MC, załóżmy w tej kwocie, za którą można dostać Yamahę, kupiłby Hanę EL, to ja zdecydowanie wybrałbym tą Yamahę. Warto poszukać tej wkładki, myślę, że z Japonii bez problemu na eBayu czy na Yahoo jest do dostania. I odwdzięcie się naprawdę dźwiękiem, który Was zaskoczy. Myślę, że on jest nawet troszkę w wyższej półce, obecnie produkowany w wkładkach, nie wiem, dzisiaj kalibrowałem u kolegi audiotechnikę OC9 VML, chyba tak? OC9, która jest jasna, jest otwarta, ale nie aż tak, jak potrafi to pokazać Yamaha. Yamaha ma kapitalny środek pasma, lekko wysunięty do przodu, dobrze doświetlony, z dobrą separacją. Fantastyczna wkładka, którą jak najbardziej mogę praktycznie polecić każdemu, bo z tych wszystkich, które tutaj zaprezentuję, no jest najbardziej uniwersalną wkładką. Ok, kolejną wkładką będzie Grace F10. Trzeba pamiętać, że tu mamy trzy modele F10 z końcówką L, z końcówką C i z końcówką P. Różnią się po pierwsze podatnością oraz tym, z czego wykonany jest wspornik. Boronowy mamy w LC i tu podatność jest 20, w P mamy tytanowy, tu podatność jest 13 i w C mamy aluminium i tu podatność jest 20. Napięcie wyjściowe 0,5 mV, w przypadku C częstotliwość 20 Hz 30 000 plus minus 2 dB, co więcej 25, poniżej 2 dB przesłuch, nacisk 1,8 g we wszystkich trzech, co więcej w LC mamy sytuację taką, że mamy od 40 do 20 tysięcy plus minus 1 dB, jeżeli chodzi o pasmo, ale napięcie wyjściowe mamy 0,75 mV, więc no boronowy, ale widać dużo cewki nawinęli. I tak samo w P mamy też 0,75 mV. To, czym Was Grace może zaskoczyć, to niewiarygodną wręcz przenikliwością i jakością wysokich tonów. Czegoś takiego naprawdę trzeba szukać znacznie w wyższym budżecie. Jakość wysokich tonów jest po pierwsze dużo powietrza, dużo detali, dużo szczegółowości, nie męczy przy tym i potrafi pokazać aspekty i szczegóły, których no, moglibyście się nawet nie spodziewać. Przy tym czystość i barwa tych wysokich tonów jest kapitalna. Podobnie jest w środkowym zakresie pasma, tu również jest bardzo gładko i dokładnie. Może nie tak, znów powiem, przenikliwie jak w Denonie czy w Technicsie nawet, ale tu szczegółów i dynamiki, i mikrodynamiki nie zabrakło. Świetnie sprawdzi się ta wkładka w roku, ponieważ basu też jej nie brakuje. Jest on duży, gruby, brutalny, szybki, konturowy. No coś fantastycznego. Zastanawiałem się, czy Grace'a, czy nie wrzucić tutaj Dynavectora, który jest w podobnym budżecie, tak powiedzmy 1500-2000 zł można gdzieś tam poszukać. Ale jakoś Grace mnie bardziej przekonuje. Świetnie sprawdzi się ze starymi płytami i nie wyciąga aż tak dużo z nagrań, w sensie powiedziałbym basu i średnicy, prócz góry, bo chyba ze wszystkich tych tutaj wkładek, które Wam pokazuje, to góra w tym akurat aspekcie Grace góruje nad pozostałymi. No i co więcej można powiedzieć ciekawego jeszcze o tym Grace'ie. Bardzo duża rozdzielczość i to słychać. Jest wrażliwa na obciążenie, więc trzeba powalczyć trochę z przezmacniaczem gramofonowym. I co? To głównie przejawi się też nie tylko w górze pasma, ale i też w jaki sposób jest kreowana stereofonia, jak wyglądają plany stereo, bo też z tej wkładki są naprawdę na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Ja tego Grace'a też poleciłbym jako taką wkładkę bardziej uniwersalną, bardziej wyrównaną, a jak ktoś ma ciemny system, będzie wręcz idealna, aby ją zaimplementować. Dobra, jedziemy dalej. No i kolejną wkładką jest coś fenomenalnego,
No, kiedyś na nią mega długo polowałem, udało się kupić naprawdę w przyzwoitej cenie. Jest to Ortofon Roman. Fantastyczna wkładka. Wkładkę, którą użytkowałem w gramofonach JVC QLY55F chyba? A nie, głównie PL70MK2. Pioniera z różnymi ramionami. Muszę powiedzieć, że dopiero bardziej od niej z współczesnych wkładek spodobał mi się Alnic Audio Rose. Jest to wkładka, jak to mój znajomy określa, wyczynowa. Wkładka, której absolutnie niczego nie brakuje. Wkładka, która zniesie Was system na zdecydowanie wyższy level. Alnic Audio Rose kosztuje chyba teraz w okolicach 10 tysięcy, a Ortofon Roman niewiele mu ustępuje. Ja jestem zauroczony tą wkładką i pewnie w jakimś tam okresie czasu uda mi się kupić kolejny raz i już będzie sobie, że tak powiem, na drugim headshellu wisiała na jakieś tam okazje. Tak na dobrą sprawę nie ma się co w tym brzmieniu przyczepić. Miałem na przykład do dyspozycji kiedyś trzy kadensy, niebieską, czerwoną i brąza. I miałem Ortofon Roman. I no nie byłbym w stanie zamienić się właśnie na te wkładki i wrócić, znaczy nie wrócić, tylko mieć jakąś tam kadenzę czy kontrapunkta od Ortofona, który też jest kapitalny, versus właśnie Roman. Roman, który ma fantastycznie konturowy, kontrolowany zakres niskich tonów. Średnicę gładką, pełną, przejrzystą, z dobrą separacją, z dobrą szczegółowością. Wysokie tony, pełne rozdzielczości, dynamiki. Chyba ta dynamika, choć w tym właśnie aspekcie bardziej Alnic Audio Rose mi się spodobał, który ma jeszcze większego kopa, ale to taka koszerna wkładka jest, także dla takich no naprawdę wysublimowanych tematów. Teraz poszedłem w Miyajime i w Aidasa, no ale to już zupełnie inny przedział cenowy i też inna jakość grania, jeżeli chodzi o takie bardziej wyczynowe tematy. Ortofon Roman. Nazwę oczywiście swą wziął od właściwie na cześć byłego wieloletniego dyrektora zarządzającego Ortofonem. Korpus wkładki jest wyfrezowany z litego bloku aluminium. A ciemno-niebieski anodowany korpus wykorzystuje specjalne właściwości tłumiące. No wiadomo w jakim celu. Smukły diament Nude Ortoline zapewnia bezbłędne śledzenie nawet najbardziej dynamicznych pasaży, co niejednokrotnie zweryfikowałem przy różnych płytach testowych. MC Roman oddaje pełen zakres szczegółów i niuansów, nawet gdy potężna sekcja dęta konkuruje z subtelnymi niuansami cichszych instrumentów. No dobra, czy jeszcze jakieś dane techniczne uda się złapać? Tak, napięcie wyjściowe 0,25 mV. Separacja powyżej 25 dB. Zakres częstotliwości przy minus 3 dB od 20 Hz do 55 000 Hz. No i co tu jeszcze? Podatność 12. Siła nacisku od 2,2 do 2,7. Ja tak grałem bliżej 2,7. Waga wkładki 9 gram. No dobra, moi kochani, to takie moje subiektywne zestawienie. Mogłem jeszcze wiele innych rzeczy o MC30 mogłem wrzucić, czy MC20 Ortofona, też świetne wkładki. No sporo by się tego jeszcze znalazło. Są oczywiście jeszcze EQFace'y, są jeszcze Dynavectory i chyba to będzie pretekstem do tego, aby znów zrobić taki mini ranking wkładek vintage w kolejnym odcinku, być może za rok. Wszystkiego dobrego w 2024 życzę ja, Nowak Paweł, Nowak Audio. Zapraszam Was do subskrypcji, jeżeli interesujecie się tematami audio, a w szczególności wkładki gramofonowe lub zespoły głośnikowe. Dajcie tam ten dzwoneczek i poproszę łapkę w górę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie, Paweł Nowak, Nowak Audio, cześć.